świąteczny nastrój udzielił się wszystkim dzieciom, rodzicom, księdzu biskupowi, policjantom i panu ministrowi. W szkole podstawowej w Olszynach jest tak zawsze. Do żłóbka z dzieciątkiem, tak jak w Betlejem, przychodzą wszyscy. Trzymam w ręku i przed chwilką zastanawiałam się, co powiedzieć, bo tyle dzisiaj przepięknych słów padło, że naprawdę coś dodać. Nie chciałabym być banalna, ale czasami może. I tak mijają lata, wieki, ludzie odchodzą, przychodzą nowi, rodzą się. Tylko ten, co w Wigilię przychodzi, jest taki sam. Niesie ze sobą miłość. Przychodzi, rodzi się by podać nam rękę. Chce nas przeprowadzić przez to życie i wydobyć z nas to wszystko, co jest najpiękniejsze. A to, te małe złośliwości, to, że jesteśmy czasami wobec siebie nieżyczliwi, źli, chce z nas wyrzucić. Chce nam dać coś wspaniałego. Czasami nie dostrzegamy tego. W tym pędzie, nie wiem za czym. Za łatwym życiem, za bogactwem. Gubimy to, co najcenniejsze. Ja chciałabym dzisiaj z całego serca, w imieniu własnym, całej społeczności szkolnej, księdza proboszcza, zaproszonych gości, dzieci, rodziców, wszystkim w całej Polsce i na całym świecie życzyć tego, żeby dostrzegli tą maleńką miłość, rodzącą się w Betlejem. Rodziców, gości zaproszonych, wszystkich wzruszyły jasełka przygotowane przez uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej w Olszynach. Szymonie! A czego? Wstawaj! W ogniu cały niebiosa! Widzisz łunę? Znak czegoś niechybny! A to co? Niechaj oko mnie zobaczy! Co to znaczy? O nieszczęśliwa ta godzina! Zła będzie dzisiaj nowina! Na pracę zawołaj! Niechaj stolają! Bartek, Walek, stawajcie prędzej! Ona nad nami zguba! Bracia! Bracia! Patrzcie jeno! Jak niebo goreje! Znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje! Do domu wbierzmy rychło! Nie ma tu co czekać! Być lepszym zawczasu niż później... W spotkaniu opłatkowym w Olszynach zawsze uczestniczy poseł i minister Jarosław Zieliński. Ja jestem wierny tej szkole od lat i pozostanę wierny do końca, to chcę zadeklarować. Spotkaliśmy się dawno temu, szkółka jest mała, zaproszeń jest dużo do dużych szkół, ale ja zawsze wybieram tę szkołę, bo wierność jest wartością ważną. Bardzo dziękuję. Dziękuję za pamięć o mnie, bo to oznacza, że i szkoła wobec mnie jest wierna, że te zaproszenia otrzymuję. A byliście też Państwo, była młodzież, byli nauczyciele, była Pani Dyrektor w Sejmie swego czasu, tak się umawialiśmy, że będzie wizyta, miała ona miejsce. Oczywiście, ponieważ są nowi uczniowie, bo czas biegnie, jedni wychodzą ze szkoły, drudzy przychodzą, zapraszam oczywiście Pani Dyrektor znowu. Chcę podziękować za podtrzymywanie pięknej tradycji. Od odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Myślę o tym ostatnim odzyskaniu, czyli na przełomie lat 80., 90. W szkołach, w innych miejscach publicznych może być obecny i jest obecny pierwiastek religijny. Można właśnie śpiewać kolędy, można wystawiać czy prezentować jasełka, można modlić się, można się żegnać. Nikt o to nie ma pretensji. A przedtem tak nie było. I to nas bardzo cieszy i buduje, bo żyjemy w wolnej Polsce i cieszymy się wolnością, suwerennością, niepodległością i to naprawdę jest wielka i podstawowa wartość. A mówię o tym dlatego, że no właśnie dzięki temu tu jesteśmy, ale także i dlatego, że za rok będziemy obchodzić stulecie odzyskania niepodległości właśnie w 1918 roku, po raz pierwszy wtedy po 123 latach niewoli. Potem ją znowu traciliśmy, trzeba było ją znowu odzyskiwać. Stąd to skojarzenie. I dlatego w życzeniach, jakie chcę złożyć, chciałbym zawrzeć w pierwszej kolejności tę myśl, abyśmy wszyscy, dorośli i młodzi,
i w dziele wychowawczym przede wszystkim, ale także w swoich postawach pamiętali o tej szczególnej rocznicy, żebyśmy w sposób jeszcze może intensywniejszy niż dotąd, bo dotąd też to czynimy, ale w sposób jeszcze bardziej intensywny, żebyśmy poświęcili w 2018 roku, a potem niech tak to już zostanie, swoje serca, swoje umysły, swoje zdolności, talenty, predyspozycje, swoje czyny, swoje marzenia, plany niepodległej Rzeczypospolitej. Pamiętajmy o Bożym Narodzeniu w Boże Narodzenie, zaapelował ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Papież Benedykt XVI tak często przed laty ostrzegał, aby Dzieciątko Jezus nie zastało nas świętujących bez Niego. A wielki poeta i ksiądz Jan Twardowski pisał w swoim wierszu. Najpierw zadawał pytania, dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? I w tym samym wierszu podpowiadał nam, dlatego żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa, dlatego żeby podawać sobie ręce, dlatego żeby uśmiechać się do siebie, dlatego żeby sobie przebaczać. Kochani, ja z całego serca dziękuję również za zaproszenie na tę dzisiejszą przepiękną uroczystość. Gratuluję naszym wspaniałym artystom, że tak pięknie tę prawdę o Bożym Narodzeniu potrafili nam przedstawić i przekazać. Dziękuję pani dyrektor, całym gremium pedagogicznemu, dziękuję rodzicom za troskę o tę szkołę, bo troska o dzieci i młodzież to przecież troska o przyszłość i Kościoła Świętego i naszej umiłowanej Ojczyźnie. W Olszynach na szkolną Wigilię przychodzą także mieszkańcy wsi. Przychodzą ci, którzy widzą tego po potrzebę, żeby razem ze szkołą świętować ową Wigilię i oglądać dzieci w roli aktorów, prawda? Bo fakt, że Olszyny są taką miejscowością, do której niektórzy przyjeżdżają. Rok temu miała być pani minister Zalewska Anna, ale napisała pismo, że nie mogła. Pan Jarosław Zieliński to cały czas, nie mówiąc o wójcie czy o biskupie, prawda? Ksiądz Bronakowski też bardzo lubił tu przyjeżdżać, ksiądz biskup Stefaniek, senior, gdy też bywał. Ale to miejsce jest, które ja nazywam takim wieczernikiem, gdzie są nie tylko apostołowie, ale i pozostali, prawda? A szczególnie bardzo jestem wdzięczny i zawsze to podkreślam i każdemu, że wy nas nie opuszczacie jako telewizja regionalna Łomży-Narew, że jednak przekazujecie to, co u nas się dzieje, bo ci ludzie i te dzieci są tego warte. Dlatego składam wszystkim, którzy będą nas oglądać na wizji, przede wszystkim życzenia Bożego Narodzenia, by ten Bóg narodził się i w sercu, i na zewnątrz, żebyśmy stawali się lepsi, a wam, żebyście mieli jak największą oglądalność, prawda? Wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję bardzo. Był opłatek, życzenia, prezenty. Wszystko to, co na Wigilii powinno być.